Duchowe dziedzictwo św. Wincentego Palotiego. Zjednoczenie apostolstwa katolickiego. Upragniona jedna owczarnia i jeden pasterz. Odcinek 17. Wiara ma być zaniesiona wszystkim. Aby mogła ona dotrzeć do każdego człowieka, każdy człowiek Kościoła musi poczuć się jej misjonarzem. I mogłoby się wydawać, że to już wszystko. Niech więc każdy pracuje, jak natchnie go Duch Boży, mówi poeta, a całość sama się złoży. A jednak wbrew pozorom, to nie wszystko. Powszechność apostolstwa w Kościele, fakt, że każdy staje się apostołem, to wielka sprawa. To wielki klucz do tajemnicy rozszerzania się chrześcijaństwa na cały świat. Ale klucz ten staje się maksymalnie operatywny dopiero wtedy, kiedy apostołowie, którzy niosą Chrystusa, świadomie zaczynają się łączyć, gdy z sobą współpracują, gdy jednoczą swoje wysiłki, a zwłaszcza gdy wchodzą z sobą w ścisłą wspólnotę. W Kościele istnieje podział zadań zgodnie z posiadanymi charyzmatami. Aby zrobić wszystko, nie każdy musi robić wszystko. Często robi się mało, gdy chce się zrobić wszystko. Jest takie powiedzenie, Non multa sed multum. Otóż Palotyni, zgodnie z charyzmatem świętego założyciela, mają zrobić to, co warunkuje zrobienie wszystkiego. A tym, co umożliwia zrobienie wszystkiego, jest działanie nie w izolacji, nie tylko we własnej kongregacji, ale razem z innymi. Razem w modlitwie, razem w przepowiadaniu, razem w działaniu, razem w cierpieniu. To razem najbardziej ujawnia naturę Kościoła. Kościół bowiem to zgromadzenie w jedno, to jedno ciało, jedno czucie, jedno działanie, jedna modlitwa. To przede wszystkim jedno posłannictwo, jak podkreśla sobór, i dlatego współpraca w zjednoczeniu jest niezbędna. Także w tym naśladujemy Chrystusa jako założyciela Kościoła. Zbawiciel mógł sam zbawić świat. Wartość jego czynów była przecież nieskończona. A jednak postanowił zdobyć sobie współpracowników. Więcej. Postanowił stworzyć apostolską wspólnotę, bo w tym celu powołał Kolegium Dwunastu i założył Kościół. Nie możemy nie naśladować Go w tej Jego wspólnototwórczej działalności, w zakładaniu Kościoła, w głoszeniu nauki Ojca, w powoływaniu uczniów, w posłaniu ich w świat, w przekazywaniu im Ducha, w modlitwie do Ojca o ich jedność. A więc naśladowanie Jezusa Chrystusa w Jego apostolstwie nie tylko poprzez budzenie Ducha Apostolskiego, nie tylko przez wychowywanie do apostolstwa ale także przez gromadzenie, łączenie w jedno. A nie jest to tylko posunięcie taktyczne. Taka jest natura Kościoła, taka jest też natura zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Pierwszorzędnym podmiotem Apostolstwa jest Kościół. Dał temu wyraz Jezus, gdy posyłał swoich uczniów po dwóch, gdy powołał kolegium dwunastu, gdy założył Kościół. To dostrzega święty Wincenty Palotti. On mocno wczytał się w tę wspólnotową naturę Kościoła. On wiedział nadto, jak słaby i ograniczony jest człowiek, gdy działa sam. Widział też, jak zło się organizuje i wiedział, że trzeba mu przeciwstawić zjednoczone siły. Dlatego nie poprzestał na wyprowadzaniu chrześcijan z ich apostolskiej bierności. Nie poprzestał na ukazywaniu potrzeby zobaczenia siebie w relacji tylko do Jezusa, ja i on, ale poszedł dalej. Ukazywał potrzebę widzenia siebie w łączności i we współpracy z tymi, którzy mają takie samo apostolskie powołanie. Postanowił ich gromadzić w jedno. Sam widział na własne oczy w wiecznym mieście między zakonami i duchowieństwem tę swoistą partyzantkę działania. I dlatego odezwa do wszystkich. Zamierza się złączyć gorliwą rzeszę chrześcijan w zjednoczenie. Tu dopiero, drodzy współbracia, dotykamy istoty i najgłębszego sensu istnienia zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. To nie tyle nowa instytucja w Kościele, która stawia sobie własne zadania, to bardziej narzędzie jedności i szukanie metody dla całego Kościoła. To szukanie i przerzucanie mostów pomiędzy tymi, którzy na różnych drogach realizują swoje posłannictwo. To działanie wspólnototwórcze dla świętego Wincentego Palotiego stanowi swego rodzaju zasadę, zasadę skutecznego działania. Mówi już o tym ulotka z maja 1835 roku. Albowiem rozum i doświadczenie, czytamy w niej, Wskazują, że dobro wykonane indywidualnie jest niewielkie, niepewne, nietrwałe, ponieważ prace poszczególnych osób, choć pożyteczne, nie mogą dokonać niczego wielkiego w dziedzinie moralnej czy religijnej, o ile nie są zjednoczone i skierowane do wspólnego celu. I mogłoby się wydawać, że również zjednoczenie ma na celu tylko zwiększenie skuteczności wspólnego owocnego działania gdy tymczasem święty Wincenty Palotti ukazuje jeszcze inne aspekty tego złączenia się w apostolstwie. Złączenie to służy także lepszemu i skuteczniejszemu osiąganiu własnych celów partykularnych. Przez to, że ja przynależę do tej określonej organizacji w Kościele, do Instytutu Życia Konsekrowanego i łączę się z drugimi, to lepiej realizuje swoje partykularne powołanie bo lepiej realizuje się ono we współpracy niż w izolacji. W zjednoczeniu lepiej widzę własne powołanie, otrzymuję większą pomoc i zachętę od innych do jego pełnienia. A pomiędzy tymi, którzy się łączą, jak zauważa święty Wincenty, powstaje swego rodzaju współzawodnictwo w miłości. Święty Wincenty mówił, że na przykład penitenci o wielkim poziomie życia wewnętrznego są dla niego wezwaniem, aby się nie dać prześcignąć. Dzięki włączeniu się w zjednoczenie powstaje zatem więcej dzieł miłości i gorliwości i w efekcie wiąże się to z większym uwielbieniem Boga za bogate dary, jakie daje swojemu Kościołowi. A więc zjednoczenie wysiłków apostolskich po prostu służy większej miłości. W ten sposób wzrasta potencjał miłości w Kościele. A większa miłość to większe apostolstwo.